Witam serdecznie, znajdujemy się w salonie Dwa Kółka. Dzisiaj jazda testowa Rometem 125 SCMB. Ten model akurat jest w kolorze srebrno-czerwonym i wydech ma poprowadzony u góry. Zobaczymy, jak się sprawuje. Ten test będzie krótki. Przejdziemy się drogą zarówno gruntową, jak i drogą asfaltową, więc zapraszam. Drodzy Państwo, właśnie rozpędziliśmy naszego Romecika 125 o takiej prędkości w granicach 80 na godzinę. Niestety musimy, że tak powiem, też pokazać go w innych okolicznościach, czyli tym, że na przykład też po drodze gruntowej się inaczej to zachowuje. Jeżeli chodzi o jazdę na asfalcie, jest bardzo przewidywalny, bardzo dobrze się go prowadzi, czuć, że mamy pełną kontrolę nad tym pojazdem, więc no naprawdę, jeżeli chodzi o motocykl w tej pojemności, jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę to, że będzie on częściej wykorzystywany w mieście, chociaż na trasę też mi się wrażenie mam, że będzie na trasie też całkiem fajnie, to pewnie wszyscy będą zadowoleni. Czytelność zegarów. Jeden okrągły, główne wskaźniki, kierunkowskazy, wyświetlacz biegów znajdują się na części wyświetlacza cyfrowego. Natomiast obrotomierz i w zasadzie obrotomierz jest wyskalowany na, powiedzmy, części analogowej. Jeżeli chodzi o takie prowadzenie się po drodze gruntowej, jak najbardziej super. W ogóle nie mam się czego czepiać. W ogóle zacznę mówić, że tylko jest super. No i chyba tak zostanie, bo teraz wyjeżdżamy jeszcze na taki odcinek drogi betonowej. Jest dość sztywny, ale to też w jakimś sensie będzie się przekładać na pewno na komfort jazdy na samym asfalcie, gdzieś na jakichś ładniejszych odcinkach. Jeżeli chodzi o przyspieszenie, no powiem, że robi wrażenie. Naprawdę robi wrażenie. Nie powiem, że nie, bo bym skłamał. Naprawdę motocykl przyspiesza bardzo żwawo. W ogóle też dźwięk tłumika wydechu jest całkiem przyjemny. No powiem, drodzy Państwo, że nie spodziewałem się takiej przyjemności z jazdy tym Rometem, bo naprawdę jest super. I myślę, że jeżeli ktoś szuka 125 w tym formacie, to już powinien pukać do naszych drzwi. Podsumujemy sobie trochę wszystko wkrótce. A więc tak. Ten szacun, było naprawdę super się jeździło.
Jeżeli dzisiaj miałbym sobie wybrać 125, na pewno byłby to mój faworyt w tej chwili. Wszystko, co być powinno, jest tam, gdzie jest. Nie ma żadnych jakichś udziwnień niepotrzebnych. Wszystko działa sprawnie i bez zarzutu. Tak jak powiedziałem, ta prędkość maksymalna, jakąś tam maksymalną, powiedzmy w tym momencie, to była gdzieś tam w granicach 85 na godzinę. Prowadzenie na duży plus. Wygoda jak najbardziej, tak. Idealna pozycja do poruszania się gdzieś po mieście albo na dłuższych trasach. Więc zachęcam, żeby mocno rozważyć tą ofertę. I pokrótce zapraszam na kolejne filmy. I zapraszam na naszą stronę www.salon2kółka.pl. Tam znajdziecie naszą ofertę. I do zobaczenia w następnym filmie.
A teraz krosy o pojemności 250 na kołach 21x18. Zaczynamy od pomarańczowego Miquelona Defendera 250, dalej X-Motos XB88 w kolorze niebiesko-zielonym, dalej Kayo T4, oczywiście 250 koła 21x18. Dalej nowy produkt z firmy Barton NTX 250. Kolejny pojazd to Miquelon MZK 250 i Barton MZK 250 na podobnych ramach, z tym, że Miquelon ma lampę, troszeczkę jest inaczej wyposażony. Kolejny cross to XB39 z X-Motosa w 250, czekamy, za chwilę dojedzie 300. Dalej Apollo Lizard RFZ 250. XB88 w kolorze niebiesko-pomarańczowym oraz XB88 w kolorze żółto-niebieskim. Kolejne krosy to XB38 w pojemności 140 w kolorze czerwonym, pomarańczowym i zielonym. One mają koła 19x16. Dalej XB38 w kolorze pomarańczowym i zielonym na kołach 17-14, to jest wszystko X-Motos. U góry 701, 704 to małe krosiki na kołach dziesiątkach. Dalej Apollo RFZ Viper w pojemności 125 i 140 na kołach 19-16. Tutaj mamy też Vipera w kolorze czerwonym. I tu kolejny Viper 125 na 19-16 i kolejny Viper w kolorze zielonym. To jest wszystko RFZ Apollo Viper. Kolejne krosy to troszeczkę mniejsze, na kołach 14-12. Tu mamy RFZ Gazelle, tutaj XTR-a 607M na 14-12 i modele XB27 w pojemności 125-110 na kołach 14-12 oraz 90 na kołach 12-10. XTR 607 14-12 z wersją z e-startem i bez e-startu. Tutaj Gazelle 2 RFZ-y na kołach 14-12 pojemności 125, u góry 701 w pojemności 50 na dziesiątkach kołach. Tutaj 110, tutaj model 609, który dopiero do nas dojechał, ulepszona wersja 607 z XTR-a, też na kołach 14-12. I kolejne pomieszczenie, 607, 17-14 RFZ, Jaguar 17-14, XB66 na kołach 17-14, wszystko pojemność 125. Jaguar, tutaj mamy RFZ Viper na kołach 17-14. Kolejne to modele 607 i 609 z tą lampą z przodu, wszystko na kołach 17-14. A tutaj nowość MZK 125 w pojemności i na kołach 17-14, to dopiero u nas się pojawiło. A teraz czas na nasze kłady. Skupimy się teraz na pojemności 125 i 110. Różne warianty, wersje kładów Python w pierwszym rzędzie, w kolorze czerwonym, w kolorze limonkowym, w kolorze niebieskim, skrzynią automatyczną, ze skrzynią 3+1, w kolorze czarnym tutaj mamy. Dalej modele Varia, modele Bigfoot na kołach siódemkach. Tutaj mamy też Bigfooty w kolorze czerwonym, w kolorze niebieskim. Tutaj mamy Forcrafty oraz kolejne Varie. To jest wszystko pojemność 125. I dalej, o tu jeden stoi w mniejszej pojemności, w 50, to też czekamy na dostawy, na tak zwane 50 na mniejszych kołach, na czwóreczkach i na szóstkach. To jest akurat elektryk, to jest model Lia M7. I kolejne 125, to jest Fireshot 125 na kołach ósemkach, dalej Avengery w kolorze czarno czerwonym, w kolorze biało-pomarańczowym, to jest Varia Pro w pojemności 125, Fireshot
Forecraft w pojemności 125 i Fireshot i kolejny Forecraft w pojemności 125 na aluminiowych felgach. A teraz większe kłady, modele Hammer. Tutaj mamy w pojemności 200 w automatycznej skrzyni biegów oraz 150 w manualnej skrzyni biegów na kołach dziesiątkach z kierunkowskazami, ze szperaczami. Dalej Hammer 250, potem model Magnum 250, model Forecraft na stalowych i na aluminiowych kołach, czarny mat oraz z niebieskimi dodatkami. Tutaj model Forecraft na aluminiowych kołach, wersja militarna, tak zwana zielona. Dalej Hammer 150 w kolorze niebieskim, czarny z niebieskimi dodatkami w kolorze czerwonym. Tutaj kolejny Forecraft na aluminiowych kołach, Magnum, wersja militarna na aluminiowych kołach oraz Forecraft z bedlockami na stalowych kołach, pojemność 250 cm sześciennych.